Dzień dobry. Z nami dzisiaj pani Joanna, która w Enzio już 2 lata uczy coraz więcej grup wiekowych. Ja z radością obserwuję, jak repertuar pani Joasi się poszerza. Zapraszam do posłuchania, jak to wygląda. Wszystkich i zapraszamy. Dzień dobry pani Joasiu. Dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło za te słowa. Mam nadzieję, że trzeci rok też będzie taki owocny i że będziemy się jeszcze bardziej rozwijać. Jestem przekonana, bo widzę, zaczęłyśmy, były nastolatki, dzieciaki, mamy dorosłych, po trochę gdzieś w biznes. No, tak, tak. Wszystko, jestem o tym przekonana. Się rozwija. Ale tak od początku pani Asiu. Czemu angielski? Tak, gdybyśmy miały zupełnie się wrócić na początek. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś historii. Nie miałam czegoś takiego, że jako mała dziewczynka od zawsze marzyłam, aby nauczyć angielskiego. Pamiętam, że po maturze nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem do końca, więc patrzyłam sobie na oferty uczelni, na różne kierunki i tak jakoś znalazłam filologię angielską. I stwierdziłam, że skoro był to mój ulubiony przedmiot w szkole, to dlaczego by nie studiować czegoś, co lubię i czegoś, co sprawi mi przyjemność. I tak już zostało i myślę, że dokonałam dobrego wyboru. Naprawdę nie żałuję i powtórzyłabym to jeszcze raz. Tak jak powiedziałam, ja widzę u pani progres w repertuarze, coraz więcej grup i coraz bardziej różnorodne zajęcia, które mi się bardzo podobają. A którą grupę pani lubi najbardziej? Jest jakaś taka grupa, z którą najlepiej się pracuje i tam bym chciała? Jak to z pani strony? W moim przypadku mi się świetnie pracuje z każdymi grupami i cenię sobie właśnie to, że mam tę różnorodność. Z każdą grupą można zrobić coś innego, z każdą grupą można zrobić coś fajnego. Oczywiście trzeba mieć inne podejście. Każda grupa będzie mieć inne cele, ale właśnie mi się to podoba, podoba mi się ta różnorodność. Czyli zaczynamy... Maluchy, przychodzą coraz starsze, przychodzą nastolatki i te ostatnie wieczorne lekcje? Dorosłymi też bardzo lubię, oczywiście można pokonwersować na różne bardzo ciekawe tematy. Tak, w przypadku dorosłych muszą to być oczywiście grupy wieczorne, ale i tak te zajęcia są bardzo fajne. Oni przychodzą, mimo że to jest czasem faktycznie późno, oni przychodzą, każdy tak, z czymś. Tak, i... tak. Tak, czasami no najpóźniej kończymy o 20:30, ale myślę, że wszyscy pomimo zmęczenia i tak dajemy radę i możemy sobie zrobić naprawdę bardzo fajne lekcje. Te lekcje, te i te wieczorne, i te lekcje w ciągu dnia, u nas to są małe grupy. Myśli pani, że to się przekłada na coś? Oczywiście, że tak. Bardzo mi się podoba to właśnie, że u nas mamy małe grupy. Fajne jest to, że ogólnie są grupy. Fajnie, myślę, że w przypadku dzieci bardzo fajne jest to, że można się uczyć w grupie kolegów, przyjaciół. Jeżeli gramy w jakieś gry, oczywiście jest to świetne, jeżeli mamy większą grupkę dzieci, ale w naszym przypadku i tak te grupy są tak małe, że każdy może coś od siebie dodać. Każdy coś od siebie wniesie, powie i tak na każdym skupimy swoją uwagę, więc cenię sobie te nasze właśnie małe grupki. A lepiej stacjonarnie czy online? W moim przypadku oczywiście zajęcia stacjonarne i online mają swoje plusy, ale ja jednak bardziej wolę mieć zajęcia stacjonarne i nikt nie zastąpi tego kontaktu z uczniem, więc w moim przypadku osobiście preferuję zajęcia stacjonarne, ale oczywiście te i te mają swoje plusy w zależności od tego, jak kto dysponuje czasem, jaki ma grafik, plan dnia, więc myślę, że i na tych zajęciach możemy się dostosować i te lekcje mogą wyjść naprawdę super, ale jeżeli mam mówić o swoich preferencjach, to zdecydowanie zajęcia stacjonarne. Mm-hmm. Czyli jednak ten kontakt, czy to są dzieci, czy to są dorośli? Tak, tak. Posiedzenie przy jednym stole i te rozmowy, tak? Tak, tak, tak. To właśnie bardzo, bardzo dużo wnosi. No i jeszcze ta nasza kawa w kuchni. Oj, tak, tak. To, że my się też spotykamy tutaj jako team z uczniami, ale no tęsknię. Tak, ja też bardzo tęsknię za przekazywaniem sobie jakichś trików, trików, jakichś gier, pomysłów na lekcje, co nam wyszło, co nam nie wyszło, dzielenie się tym wszystkim, dzielenie się informacjami i przekazywanie sobie tej wiedzy właśnie rano przed lekcjami, tak, tego też mi bardzo brakuje.
że się właśnie mijamy, zachodzimy tu. Tak. No, myślę, że wrócimy do tego, jak tylko nam sytuacja pozwoli. To jeszcze z takiej beczki. Istnieje jakaś jedyna idealna metoda uczenia, która się sprawdzi u wszystkich, którą da się jakoś ogarnąć, taki złoty środek w nauczaniu? Jest coś takiego? Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej złotej metody, która sprawdziłaby się u wszystkich. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, aby ta nauka i ten proces i dążenie do tych celów, które sobie wyznaczymy, sprawiało nam radość, więc tutaj każdy powinien znaleźć coś dla siebie. I to mi się wydaje jest najważniejsze, bo nauka to nie tylko przykry obowiązek, ale to też może być przyjemność. Jeżeli znajdziemy coś, co nie czujemy się zmuszeni, ale robimy to z chęcią, wydaje mi się, że to jest taka najlepsza metoda, ale każdy musi znaleźć swoją jedną, która będzie pasowała i będzie tą idealną. Tym bardziej właśnie, jak my mamy te parę osób, to my możemy pod nich temat, pod nich grę, pod nich to, co ich interesuje. A u których uczniów najbardziej widać postępy, tak? Jako nauczyciel. Wydaje mi się, że u uczniów, którzy definitywnie pracują systematycznie. Oczywiście, każdemu mogą się zdarzyć potyczki, potknięcia, brak zadania. To jest nieuniknione. Życie. Ale, oczywiście, ale jeżeli ktoś pracuje systematycznie, jest oczywiście zmotywowany, robi to z chęcią i też bierze czynnie udział w zajęciach, tak, mi się wydaje, że tutaj ten progres widać największy. Czyli systematyczność tutaj jest kluczowa. Czyli pani Asiu, bez zadania domowego... można tu chodzić przecież do Encjo, pod górkę można wchodzić. To już jest, wysiłek, bo się pod górkę weszło. Tak, oczywiście, to już jest ten pierwszy krok, ale wydaje mi się, że zadanie i praca w domu. Praca w domu też jest bardzo ważna, dlatego tutaj też rodzice mogą pomóc uczniom ćwiczyć słówka, robić fiszki, oglądać też bajki po angielsku. Możemy się uczyć przez wiele, wiele sposobów. Ja też czasami słyszę od dzieci, jakie mówią, że uczą się z gier, więc tak, każdy może znaleźć coś dla siebie, ale jednak zadanie też trzeba odrobić, coś popracować w domu, powtórzyć sobie to, co było na zajęciach i systematyczna praca. Ja też słyszę, przynoszą mnóstwo i to jest ogrom słownictwa, jaki dzieci zdobywają na grach. To, co mnie czasem martwi, to jest, że uczą się tak, jak się te słówka piszą, więc miecz to, no właśnie, nie sword, tylko to W się tam niestety pojawia. Ale przyjdą do nas i rozmawiając o tych grach, to wyjdzie, to zostanie wyłapane. Tak, ja też myślę, że wymowa jest bardzo, bardzo ważna. Jeżeli uczymy się słówek, robimy sobie fiszki się świetnie sprawdzają, ale wymowa też jest bardzo, bardzo ważna i tutaj zachęcam, żeby sobie zawsze na Diki sprawdzić wymowę i zapisać nawet zapis w zapisie fonetycznym, bo to wszystko ma jednak znaczenie. Dokładnie, dokładnie, żeby nie uczyć się tak, jak się pisze, żeby to Diki otwierać. Samemu, tak? Z ciekawości. Samemu. Tak, można sobie odsłuchać. Mi się wydaje, że jeżeli odsłucha się X słówek, to później samemu będzie się w stanie odczytać te śmieszne znaczki, bo niektórzy się mnie pytają, co to są te śmieszne znaczki na Diki. To jest właśnie zapis fonetyczny i jeżeli się osłuchamy X razy, sprawdzimy słówka, to już później mi się wydaje, że będziemy w stanie czytać te śmieszne znaczki. Bez studiowania filologii, prawda? Bez studiowania, oczywiście. Da się dojść, po co te dwie kropeczki tam są. Tak. Pani Asiu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za cenne uwagi, za te pomysły, do których zachęcamy Diki, fiszki, do tej pracy w domu, do szukania sobie czegoś, do nawet jak mi się wydaje, że wiem, bo widziałam w grze, że to jest to słówko, a sprawdzić jak to się pisze, bo często jak się to mówi, bo często mówi się to właśnie nie tak, jak się pisze. No to zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Ja do zobaczenia dziękuję, wkrótce. Ja byłam bardzo miło.